Witajcie w portalu Buduje.pl. Dzisiaj w cyklu Gość Buduje.pl mam zaszczyt przeprowadzić rozmowę z człowiekiem, który najczęściej patrzy na Was z góry. Oto i on. Witaj Gawę, witam w naszym gościnnym programie. Co skłoniło Ci się, że jesteś tu w Holandii? Miałem dosyć dobre możliwości, bo mój ojciec przyjeżdżał tutaj, myślę, że 30 lat temu pierwszy raz przyjechał. Więc miałem pewne kontakty, wiedziałem, jak to się odbywa. No i co? 10 lat temu przyjechałem tutaj na rok, zarobić trochę pieniędzy i wracać do Polski i układać sobie tam życie. Czyli tak jak 80% naszych... Mój samolot się spóźnia. Aha, cały czas. Pracuję w dostępie linowym. Dostęp linowy to jest w zasadzie sposób wykonania pracy, to nie jest sama praca. Dostęp linowy pozwala wykonywać tę pracę w niedostępnych miejscach. Tam, gdzie nie można dojechać wysięgnikiem koszowym, tam, gdzie nie da się zbudować rusztowania. Gaweł, powiedz, jak ważne było dla Ciebie zrobienie VCA? Czym się różni VCA podstawowe od FOL? VCA podstawowe, czyli to BASIS, zrobiłem, zdaje się, 2 lata wcześniej, przed VCA FOL. No, było to potrzebne, żeby móc pracować na większych budowach. Było, ten papier po prostu był wymagany. Jest to coś, odpowiednik naszego polskiego BHP. Jest to szkolenie na temat bezpieczeństwa na placu budowy i nie tylko. Natomiast VCA FOL było mi potrzebne, żeby móc się rozwijać. Bardzo chciałem pracować na wysokościach, pracować w dostępie linowym i właściwie wszystkie firmy, które przyjmują techników dostępu linowego, wymagają w Holandii VCA FOL. Czy do wykonywania tej pracy potrzebowałeś tylko jednego kursu, czy serii kursów? Jak to wyglądało? To znaczy, żeby dostać się do tej firmy, która zleca mi tę pracę, potrzebowałem VCA FOL, o tym już mówiliśmy, ale musiałem też przejść kurs IRATA. To jest typowy kurs pracy w dostępie linowym. Jakie są ciekawe miejsca, w których znajdowałeś się i wykonywałeś swoją pracę? Szczególnie linową oczywiście, chociaż niekoniecznie. W zasadzie wszystkie miejsca, w których pracowałem na linach, są bardzo ciekawe. W większości są to miejsca, do których bym nie miał dostępu, nie pracując na linach. Moją pierwszą robotą, taką prawdziwą na linach, było mycie szyb. W Hadze na wieżowcu The Chrome, 130 metrów w górze. Ale... Miałem wcześniej doświadczenie z pracą na wysokości, ale ta wysokość definiowała się do 20-25 metrów. Czasami te 30 metrów to był maks, ale nie była to praca na linach. Te 130 metrów na tym wieżowcu, zanim wjechałem na górę i zanim wyjrzałem z balkonu, przygotowywałem się psychicznie, że to będzie wysoko. Ale jak wyglądasz, patrzysz w dół i widzisz takie malutkie samochodziki na dole. To kontrastujące z Twoimi butami. Tak. To jest to naprawdę duży przypływ adrenaliny, który trzeba niestety opanować. Powiedz, co ciekawego albo niespodziewanego wydarzało się najczęściej, szczególnie w takich skrajnych momentach. Wieszaliśmy reklamę na budynku w Rotterdamie, Willemswerf. Generalnie powinienem korzystać z tak zwanych technik dostępu permanentnego, czyli wejść na górę i zjechać windą. Ale no przecież już wiszę na tej linie, to co mi tam. Zacząłem zjeżdżać w dół i jak byłem w połowie tej płachty, dmuchnął wiatr. Odepchnął mnie od tej ściany 20 metrów i to jest naprawdę... W zasadzie nic się nie może stać, bo ani ta płachta nie wróci z jakąś dużą prędkością do ściany, ani ja nie odpadnę od tych lin, bo wiszę na dwóch linach. Te liny mają wytrzymałość minimum 2 ton 200, właściwie 22 kN. Więc to jest naprawdę wytrzymały sprzęt, ale w tym momencie o tym nie myślisz. W tym momencie czujesz, że coś się dzieje i coś jest nie tak. Powiedz, jak układać się współpraca, bo oczywiście współpracujesz cały czas z holenderskimi partnerami, podwykonawcami, zleceniodawcami. Od 10 lat w zasadzie, odkąd tu przyjechałem, współpracuję z Holendrami. W tej chwili głównie pracuję ze swoim współpracownikiem, który jest też Holendrem. Z Holendrami się dobrze współpracuje, aczkolwiek jest jedna rzecz, która bardzo pomaga. Jest to język holenderski. I nieważne, jak się mówi po holendersku, dla nich jest ważne, że się mówi. Jak się zaczyna mówić po holendersku, to zaczynają cię całkowicie inaczej traktować. Co jest takiego
w Holendrach, czego my możemy, Polacy, możemy się od nich uczyć? Pierwszą, najważniejszą rzeczą, która odróżnia nas od Holendrów, jest to, że oni się specjalizują. My w większości umiemy robić wszystko. W Polsce budowlaniec szpachluje ściany, maluje sufity, wstawia okna itd., itd. W Holandii malarz to jest specjalizacja, płytkarz to jest specjalizacja. W tym momencie przyjeżdżasz do Holandii. Z Polski prosto, ale z tą wiedzą, którą już posiadasz. Od czego byś zaczął, co byś zrobił, jakie by były pierwsze twoje kroki tutaj na rynku holenderskim? Szkolenia. Przede wszystkim. To jest bardzo ważne. Trzeba się szkolić, ale przede wszystkim zacząłbym pracę w holenderskiej firmie. Uczymy się ich standardów, a to jest bardzo ważne, bo pracujemy na ich rynku i na ich podwórku, można powiedzieć. To oni od nas wymagają, a nie my od nich. Więc w pewnych kwestiach musimy się podporządkować ich standardom i myślę, że to jest najważniejsze, żeby tego się na początku nauczyć. Czyli z takiego podejścia podwykonawcy stajemy się troszeczkę partnerami w tym, co robimy na rynku. Ogólnie jestem zdania, że trzeba budować nie konkurencję, tylko współpracę, zwłaszcza z Holendrami, bo jesteśmy u nich, a nie oni u nas. Gaweł, bardzo dziękuję za przybycie do studia BuduNL. Twoje rady na pewno nam się bardzo przydadzą. Historia była poruszająca i aż dramatyczna w niektórych miejscach. A Wam dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku Gość BuduNL. Wszystkim innym. Czyli podrapać pępek Gullivera. Było śmieszne. Tak. A kurde, już nie zapadł. Tylko, że są pokery. Gaweł, co skłoniło Cię do... Wszystko w tym wszystkim, że to jest tak fajnie się gada zza kamery. No.